Jakub Pierzankowski, Łowicz 24. Od 9 grudnia nastąpi zmiana rozkładu jazdy. Negatywnie ona wpłynie na połączenia Warszawy z Łowiczem. Zostanie zlikwidowany pociąg odjeżdżający z Warszawy Centralnej o godzinie 16, a pociąg wyjeżdżający o godzinie 16.30 będzie przesunięty o pół godziny. Negatywnie to wpłynie na komfort podróżnych. Pytaliśmy mieszkańców Łowicza, co sądzą o tych zmianach. Często panie jeżdżą pociągami? Tak, to wiem. A proszę powiedzieć, jak panie oceniają rozkład jazdy nowy, który wejdzie od 9 grudnia? Praktycznie nie różni się od starego. Bo tutaj wiele osób narzeka, że będą zniwelowane połączenia między Warszawą, szczególnie w tych godzinach szczytowych. My dojeżdżamy pociągiem osobowym, natomiast mają być zlikwidowane pociągi pospieszne. Czyli te zmiany pani nie dotkną? Nie, ale chcielibyśmy, chcielibyśmy dojeżdżać pociągiem pospiesznym, tak nie będzie się zatrzymywał tutaj. No rozumiem, dziękuję. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, czy często pan jeździ pociągami? Tak, często. A proszę powiedzieć, co pan sądzi o zmianach w rozkładzie jazdy? To niekorzystne dla dojeżdżających do pracy do Warszawy. I ma pan już jakiś pomysł, jak temu zaradzić? No gdzie można było, to swoje, że tak powiem, żale się wysłało i z tego co się orientuje i pan burmistrz tam jakąś petycję, tak, czy pismo napisał, ja z kolei gdzie mogłem też... Ale czy w związku z tym będzie pan jeździć kolejami mazowieckimi, czy samochodem, czy... No zostaje mi tylko jeździć kolejami mazowieckimi, bo akurat no TLK nie będzie stawał w Łowiczu, więc... No rozumiem. Będę się zmuszony tym pociągiem jeździć. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czy często jeździsz pociągami? Codziennie. Rozumiem, że dojeżdżasz do pracy. Dokładnie. A powiedz mi, co sądzisz o zmianie rozkładu jazdy, który teraz wejdzie od 9 grudnia? No beznadziejny. Pisałem sam petycję, dostałem odpowiedź odmowną, jak zresztą pewnie reszta pasażerów, którym dałem maila, żeby pisali, no ale niestety nie wyszło, nie? A jeździsz pociągami TLK, Interregio? Do dnia wczorajszego jeździłem TLK, ale że ze względu nie ma pociągu o godzinie 16 z Warszawy, więc przesiadłem się na pociąg przewozów regionalnych. Jest to droższe? Czy jest to bardziej czasochłonny dojazd? Nie, pod względem czasochłonnym jest taki sam. I nawet tańszy, bym powiedział. O te parę groszy, ale jest. Czyli to jest takie, to nie jest, można powiedzieć, negatywna zmiana, czy jest? Znaczy, wie pan, no, przewozów regionalnych jest troszeczkę mało, tych pociągów. Jak ktoś kończy o stałych godzinach, no to owszem, może sobie pozwolić na taki zakup biletu, ale no, jak ktoś pracuje w systemie zmianowym, no to myślę, że to raczej jest... Utrudnienie. Utrudnienie. No rozumiem, dziękuję bardzo. Czy to jest słuszna zmiana, czy nie? Nie, uważam, że nie. Tak. A proszę mi powiedzieć jeszcze, czy ten pociąg, który jest o 16, on zostanie zlikwidowany, czy to ma sens? Uważam, że nie. A czy te zmiany, które wejdą od 9 grudnia, mają według pana sens, czy nie? Nie mają. A dlaczego? Po pierwsze, zlikwidowano dwa pociągi, z tego co pamiętam, nie zatrzymują się w Łowiczu. Nie, tak, ten o godzinie 16 nie będzie się zatrzymywać, a ten, co teraz pan nim przyjechał, będzie późniejszy. Tak. Zgadza się. I teraz jak to wpłynie na komfort podróżnych? No, negatywnie, jak zwykle. Mhm. Wszystkie zmiany co roku, które pamiętam, były w kierunku raczej niedogodności pasażerów niż odwrotnie. No rozumiem. Dziękuję bardzo.